Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Chcemy koleżankom i kolegom przedstawić cztery gołębie na sprzedaż pochodzące z hodowli Arkadiusza Strzelczyka z oddziału 0387 Pajęczno. Pierwszym gołębiem, który kolega wziął tutaj z klatki, jest gołąb młody z 2013. O numerze, powiedzmy, Arek, jak ma? Numer tego gołębia jest 493. A jest to gołąb? Jest to gołąb. To jest pełna, prawdopodobnie to będzie samiczka, bo one takie duże wychodzą. Będzie to siostra gołębia 12955 i 9712. Te gołąbki, brat i siostra mają super wyniki w Polsce, już jako gołębie młode wylatały mi 15 i 18 miejsce w Polsce. Ja się tutaj troszeczkę kartką, bo te wyniki można po prostu zapomnieć. I jako młoda siostra, oryginalna siostra tej samiczki z 2010 roku, jako młoda wylatała 18 miejsce w Polsce. Ona niestety jako roczna, jej siostra jako roczna uderzyła mi tutaj u sąsiada w garaż. Jastrząb ją próbował odłapać i już ta samiczka jako roczna nie była lotowana. Jako dwulatka, jej siostra jako dwulatka była jeszcze włożona, ale ona troszeczkę fajta mi na skrzydło. I jako dwulatka wylatała mi 9 konkursów, ale to już po ogonie. I ta samica została wycofana do rozpłodu. A tutaj mam do zaoferowania właśnie jej siostrę. A brat oryginalny tej samicy, jest to czołowy gołąb w Polsce. Bo jest ten 5703? Nie, to jest 9712. Bo to jest po siostrze tego 9703. Ten 9712 jako młody wylatał 15 miejsce w Polsce i drugie miejsce w okręgu, pierwszy lotnik w oddziale. Jako roczny w kategorii gołębi rocznych, drugi lotnik oddziału, okręgu z koeficjentem 21,44, a w kategorii A jest piątym lotnikiem okręgu z koeficjentem 26,18. W kategorii samce roczne plasuje się na 21 pozycji w Polsce w kategorii gołębi rocznych, zdobywając 10 konkursów. W 2012 wylatał mi ten samczyk 11 konkursów, kategorię GMP, w GMP ma 357,42 i w kategorii B ma 10,49, także super, super lotniki tu z tej pary. A z tej samej pary masz też gołębia z 2010 roku. To jest akurat ta samiczka, która uderzyła w to skrzydło. Ona, jeśli chodzi do lotu, to się nie nadaje, bo ona po prostu już lata po ogonie i po prostu już... No szkoda, żeby zgubić tak wartościowego gołębia. Ona skrzydełko ma tu jeszcze jedną lotkę niedopierzoną. Skrzydło, numer, jaki ma ten gołąb? To jest o numerze 12955. Tak jak już wspomniałem, ta samiczka to jest oryginalna siostra tej młodej, którą pokazywałem. Z innego lęgu oczywiście. Z innego lęgu, no bo to jest 2010, to jest 2013. To jest pełna siostra tego gołąbka. I ona jako młoda była 18 w Polsce. I co warto może powiedzieć, ten gołąbek jako młody był poza 50, ponieważ był to gołąb praktycznie taki już czwarty lęk, później trzeci lęk. I ta samiczka, jak na pierwszy lot była wkładana, to ona jeszcze piszczała w klatce. Taki po prostu młody gołąbek, a już wylatał 18 miejsce w Polsce. I tu mamy wtedy, też zacznijmy od gołębia z 2013 roku, młodego, to tylko z innego kojarzenia. Tak, to jest 12, oryginalna 12174, zaparowany na, jak mówię, na linię American. To jest na 12180 matka. 480. To jest samica 481. Na obrączce z oddziału Pajęczno 0387. Tak, tak. 0387. Z 2013 roku. To samiczka. Tak, to wiadomo, chyba obydwie samiczki, one takie większe. Większą, tak jak widać, ma tu dopiero trzy lotki zrzucone.
Także to jest taki troszeczkę późniejszy, ale, ale już one są w gamingu rozpłodowym razem z samczykami i po prostu już widzę, zaczynają tam do samczyków podchodzić. Także jeśli chodzi o łączenie w pary, to nie, wydaje mi się, nie powinno być, być żadnego problemu. I ten gołąb, przynajmniej par, rodzice tego gołąbka, wydały mi fenomenalne gołębie, bo gołąb 4558 jako 09 roku, jako gołąb roczny, wylatuje mi drugie miejsce w Polsce w kategorii gołębi rocznych w miesięczniku hodowca. Jako dwulatek wylatuje znowu 12 konkursów i generalne mistrzostwo Polski. Jego brat z 2010, gołąb 9703, wylatuje jako roczniak pierwsze miejsce w Polsce. Pierwsze miejsce w Polsce, mając 13 konkursów. Następnie jego siostra 9761 jako roczna jest drugim lotnikiem oddziału, wylatuje jako roczna 8 konkursów, jako dwulatka 8 konkursów. Kolejny brat 106404 jako roczniak, tutaj taką ciekawostkę może kolegom powiem, bo ten, czego nie mówiłem jeszcze wcześniej, ten 106404, on na pierwszym locie jako roczny, na pierwszym locie był przez kogoś, po prostu ktoś go próbował łapać i wyrwał temu gołąbkowi ogon. Także on na drugi lot nie poszedł i od trzeciego lotu był wkładany bez ogona. I wylatał generalne mistrzostwo Polski, 11 konkursów. Także super, super lotnik. I tutaj one, to jest ta sama linia, bo te gołąbki, te, które pokazywałem wcześniej, to były po córce tego 12174, a ta samiczka jest oryginalna właśnie po tym 12174. To nakrapiana. Do niej masz też go, do niej 2010 roku? Tego oryginalnego brata. Tak, tego samego kojarzenia? Tak, z tego samego kojarzenia to jest. To jest na hobby na Amerykę. To jest numer 9703, tak, 18770. Tak, i ten gołąbek, może pokażę tu skrzydło, one jeszcze ostatnie lotkę mają niedopierzoną. Ten gołąbek w kategorii gołębi rocznych wylatał mi pierwsze miejsce w Polsce, 13 konkursów. Rozumiem. Także latają super. I kategorie B mi wylatały dosyć fajną z tej linii i na klasę się pokazują te gołębie. Także no super linia. Mam z 2012 roku dwóch braci z tego samego kojarzenia i obydwaj bracia przeszły wszystkie, znaczy te 5 ciężkich lotów, które żeśmy mieli po prostu. Także te 4 gołębie, o których kolega tutaj wspominał, prezentowaliśmy, będziemy mieli na sprzedaż. Kolegów zachęcamy do wzięcia udziału w licytacji. A jeszcze raz tylko przypomnijmy, że te gołębie wywodzą się z pary gołębi takich, które wydały ile tych gdzieś? 5 czołowych takich Znaczy, jeśli chodzi o te gołębie tutaj, tych braci, no to 5 czołowych lotników w Polsce, które mnie wszystkie, znaczy czwórka, bo ten jeden nie był, ale ta czwórka w pierwszej 40 w Polsce. A tu z tej linii 7300, to jest na tego 12 tego 74, co ma tą końcówkę, no to tu są pierwsze, drugie gołębie w Polsce. I tu 16, 15, 18 gołąb w Polsce. Czyli także no czołówka. Wyniki potwierdzają, że wywodzą się z wybitnych. Tak, no ja po prostu no, nie znam kogoś w Polsce, kto by miał z jednej pary tyle superlotników, które latają w Polsce na takim poziomie. Także zachęcamy kolegów do wzięcia udziału w licytacji. Koledze Jarkowi dziękujemy. Do zobaczenia. Dziękuję również.